trwają ostateczne rozmowy. Wydaje się, że kandydatura Jerzego Buzka będzie miała poparcie większości we frakcji chadeckiej. No ale pojawił się ten problem, który jest związany z obsadzeniem innych również stanowisk przez poszczególne frakcje, w tym szefa Komisji Europejskiej. I to jest już poważniejszy problem, bo pozostałe frakcje, w tym również nasza frakcja socjalistów, no, nie chce dopuścić do tego, żeby wszystkie najważniejsze stanowiska przynależały do polityków prawicy. Będą toczyły się poważne rozmowy, poczekamy na efekt. Jeżeli Jerzy Buzek zostanie szefem Parlamentu Europejskiego, no to dostaniemy wtedy mniej znaczącą tekę w Komisji Europejskiej, ale nie ulega wątpliwości, że komisarzem zostanie Janusz Lewandowski, niezależnie jaką dostaniemy tekę, bo to jest już decyzja polityczna podjęta przez premiera i przez Platformę Obywatelską.